Można wymienić kilka cech człowieka, które mogą predysponować do uzależniania się od pracy. Pierwszą cechą jest poczucie wewnętrznego przymusu, silne wewnętrzne poczucie obowiązku i potrzeba spełnienia wymagań innych. Drugą może być poczucie braku kontroli nad swoim życiem, bezradność lub bezsilność. Do uzależnienia od pracy predysponuje również perfekcjonizm, nadmierna potrzeba kontroli i potrzeba stosowania się do zaleceń, oczekiwań i wymogów zewnętrznych. Osoby predysponowane mogą mieć również niskie poczucie swojej wartości, które kompensują perfekcyjnym spełnianiem stawianych im oczekiwań. Z badania CBOS z 2019 roku przeprowadzonego w Polsce wynika, że zagrożeniu pracoholizmem sprzyja wiek. W najwyższym stopniu problem dotyka młodych dorosłych w wieku poniżej 35 roku życia, ale istotnym czynnikiem ryzyka są także różne aspekty aktywności zawodowej, wykonywanie pracy zarobkowej, w szczególności pracy na własny rachunek, poza rolnictwem.